Dostałam niedawno wiadomość od Dominiki, która zapytała mnie o dietę bez niklu. Przyznam, że temat był dla mnie nowy, więc stwierdziłam, że sprawdzę dokładniej, czy faktycznie alergia na nikiel ma coś wspólnego z naszą dietą. Cześć Darius. Słyszałaś kiedyś o diecie bez niklu, a może kiedyś coś nagrywałaś na ten temat i mogłabyś mnie odesłać do takich materiałów. Jestem uczulona na nikiel. Jako dziecko nie mogłam nosić pierścionków i musiałam zaklejać guziki od spodni, a teraz mam wrażenie, że znalazłam być może źródło tego, dlaczego źle się czuję i mam reakcje alergiczne. Nie byłam świadoma pokarmów z taką wysoką ilością niklu. No właśnie, czy w produktach, które spożywamy, może być nikiel? Zacznijmy od tego, że alergia na nikiel jest dość popularną alergią. Szacuje się, że dotyczy to nawet 13% dorosłych oraz 8% dzieci. Objawy najczęściej dotyczą kobiet, w racji tego, że em, kobiety dużo częściej noszą biżuterię, no a ta często zrobiona jest właśnie m.in. z niklu. Ale pierwiastek ten jest obecny również w monetach, zamkach błyskawicznych, kluczach czy różnego rodzaju narzędziach. A także w niektórych protezach czy aparatach na zęby. Alergia na nikiel może być genetyczna. Co więcej, osoby, które mają uczulenia na inne metale, takie jak kobalt czy chrom, mogą być bardziej predysponowane do wystąpienia właśnie reakcji alergicznej na nikiel. A jakie są objawy alergii na nikiel? To zazwyczaj klasyczne objawy alergiczne: mierzyt nosa, lejący się katar. Pokrzywka, swędzenie skóry, objawy astmy lub alergiczne zapalenie spojówek, a także problemy z oddychaniem. Co ciekawe, osoby, które są uczulone na ten pierwiastek i dodatkowo spożywają sporą ilość pokarmu, który również zawiera nikiel, mogą dodatkowo doświadczać zaburzeń związanych z pracą układu pokarmowego. No to gdzie w takim razie znajdziemy ten nikiel w żywności? Cóż, okazuje się, że może on występować w większości produktów spożywczych. Wiemy jednak, że dawka spożytego niklu nie powinna przekraczać. 1 miligrama dziennie. Sugeruje się, że stężenie tego pierwiastka może rosnąć w zależności od rodzaju gleby, choć znaczenie ma tu również użycie nowoczesnych praktyk rolniczych, czyli syntetyczne nawozy i pestycydy, a także zanieczyszczenia środowiskowe czy odległość tej ziemi od stopów niklu. Siłą rzeczy największe ilości niklu mogą znajdować się w owocach i warzywach, dlatego też produkty pochodzenia roślinnego zazwyczaj zawierają więcej niklu niż te pochodzenia zwierzęcego. W konsekwencji dobowa dawka niklu zmienia się w zależności od ilości konsumpcji pokarmów roślinnych czy zwierzęcych. Wpływ na występowanie w pożywieniu niklu ma również okolica, w jakiej rosną chociażby te warzywa, ponieważ niektóre fabryki mogą dodatkowo podnosić poziom niklu ze względu na zanieczyszczenia, jakie produkują, poprzez spalanie węgla lub używanie różnego rodzaju chemikaliów. Co ciekawe, nikiel również występuje w wodzie deszczowej. Uważa się, że jego największe stężenie może znajdować się w produktach wysoce przetworzonych, a także takich jak figi, orzechy, ciemna czekolada, mocna kawa czy wino lub piwo. Nikiel może znajdować się również w różnego rodzaju dodatkach dodawanych do żywności, takich jak konserwanty czy inne ulepszacze. Metalowe opakowania mogą również zwiększać zawartość niklu w pożywieniu, co oczywiście będzie dotyczyło na przykład różnego rodzaju konserw. Co ciekawe, nikiel może znajdować się również w różnego rodzaju kremach i kosmetykach. Uważa się, że we wszystkich kosmetykach zawierających pigmenty mogą się znaleźć metale ciężkie, w tym również właśnie nikiel. Bo nikel często jest zanieczyszczeniem tlenku żelaza, który właśnie jest używany jako pigment. Dodawanie samego niklu jest niedozwolone, aczkolwiek może występować no, właśnie jako zanieczyszczenie. Zabezpieczną dawkę niklu w produktach kosmetycznych podaje się poniżej jedną cząstkę na milion, a produkty oznaczone jako nickel free. Dają nam gwarancję, że zawierają poniżej tej wartości. Dlatego też być może osoby, które są nadwrażliwe na nikiel, powinny szukać właśnie takich kosmetyków. Dla palaczy też nie mam dobrych wieści. Osoby palące papierosy są bardziej wrażliwe właśnie na wystąpienie reakcji alergicznej na nikiel, ponieważ prawdopodobnie w jednym papierosie występuje około 1 do 3 mikrogramów niklu. Co ciekawe, osoby, u których dochodzi do reakcji alergicznych, powinny szczególnie zwrócić uwagę na rodzaj wody, jaką piją. Sugeruje się, aby raczej nie pić wody z kranu, tym bardziej rano, gdzie woda przez całą noc jest w rurach, co potencjalnie może zwiększać stężenie. Niklu w niej. Teoretycznie stężenie niklu w wodzie do picia wynosi zwykle poniżej 200 mg na decymetr sześcienny. Nikiel może przechodzić do wody z armatury wodociągowej i jego stężenie w wodzie może zwiększać się do 1 mg na decymetr sześcienny, a w wyjątkowych wypadkach, kiedy nikel dostaje się do wody z naturalnych lub przemysłowych odkładów, może być jego stężenie w wodzie jeszcze wyższe. Prawdopodobnie możemy zminimalizować poziom niklu w wodzie poprzez stosowanie filtrów molekularnych do filtrowania wody pitnej oraz filtrów prysznicowych na bazie naturalnego złoża cynkowo-miedziowego, choć powinny zainteresować się tym w zasadzie głównie osoby, które są nadwrażliwe na ten pierwiastek. Takie szczególnie wrażliwe osoby również powinny rozważyć wymianę garnków na te nikiel free, no bo nikiel może być oczywiście wykorzystywany przy produkcji sztućców czy garnków. Kolejną ciekawostką jest to, że jest grupa COVID, u której nasilenie objawów uczulenia na nikiel może wzrastać w zależności od fazu cyklu miesiączkowego. Okazuje się, że u tych osób w okresie okołoowulacyjnym objawy alergii są mniej dokuczliwe niż w trakcie miesiączki no to jak sobie w takim razie z tymi objawami alergii na nikiel radzić? Alergiczne niklowe zapalenie skóry można leczyć, a w zasadzie zmniejszać objawy miejscowymi kortykosteroidami lub inhibitorami kalcyneuryny, choć niestety zmiany na dłoni u osób z alergią na nikiel mogą być oporne na leczenie. I choć zwykle zaleca się leczenie silnymi miejscowymi kortykosteroidami, no to w ciężkich przypadkach może być wskazane leczenie bardziej ogólnoustrojowe. Specjaliści informują, że nie da się zupełnie wykluczyć niklu z naszego życia i przestrzegają przed próbami stosowania diet nickel free na własną rękę, no z racji tego, że nikiel występuje w bardzo wielu produktach spożywczych, niezbędnych dla naszego zdrowia. Taki model w konsekwencji może prowadzić do licznych niedoborów pokarmowych, więc jeśli już chcemy przetestować tę drogę, to warto skontaktować się w tym celu ze specjalistą do spraw żywienia w celu wprowadzenia diety niskoniklowej. Co więcej, na pewno pod uwagę należy tu wziąć również działanie przeciwzapalne takiego modelu żywieniowego oraz prawdopodobnie z okresowo zmniejszoną ilością czy też produktów nasilających jej wydzielanie w organizmie. Dlatego też samemu może to być trudne do osiągnięcia. Na taki model żywienia też powinien być stosowany okresowo, krótkookresowo do ustąpienia objawów. Potem koniecznie będzie wypracowanie takiego modelu żywieniowego, który będzie już korzystny długoterminowo. To, co możesz zrobić już teraz, jeśli niepokoją Cię różne objawy, to założyć dzienniczek żywieniowy, gdzie możesz wpisywać wszystkie produkty, które spożywasz i obserwować, czy w jakiejś sytuacji zauważasz nasilenie, objawów. Oczywiście pamiętaj, że do reakcji alergicznej może dojść dopiero po 12 godzinach nawet od spożycia produktu. Jednocześnie zapisuj też, czy tego dnia miałeś, miałaś założoną jakąś biżuterię, czy też inny kontakt z niklem, przez co oczywiście żywienie mogłoby dodatkowo nasilać te objawy alergiczne. Aby lepiej zrozumieć ten mechanizm tego podbijania się czynników, które nas alergizują, posłuchaj koniecznie mojego odcinka o nietolerancji histaminy. Tu gdzieś dodam oczywiście kartę. Jeśli chcesz sprawdzić, czy występuje u ciebie uczulenie na nikiel, to warto zgłosić się po prostu do alergologa, który wykonanie nieinwazyjne testy. Zazwyczaj polegają one na nałożeniu na skórę pleców plastrów nasączonych alergenem o odpowiednim stężeniu. Plastry pozostawia się na dwie doby. Następnie po ich odklejeniu oceniany jest odczyn alergiczny skóry, a cała czynność powtarza się jeszcze przez kolejne trzy doby. Czasem również przeprowadza się prowokację alergiczną w celu potwierdzenia uczulenia na nikiel oraz wykonuje się do ustną próbę prowokacyjną. Pacjent dostaje do ustnie roztwór niklu, soli fizjologicznej, no i jest obserwowana reakcja organizmu na podany środek. Typowe objawy alergiczne świadczą oczywiście o alergii na nikiel. W ramach ciekawostki dodam, że nikiel jest uznany jako czynnik rakotwórczy, a najbardziej podatne na niego są skóra i płuca. Jednak mechanizm tego działania rakotwórczego niklu i jego związków na tą chwilę nie jest jeszcze dokładnie poznany. Podsumowując, jak zwykle ważne tu będzie działanie kompleksowe przeciwzapalny, niskohistaminowy i niskoniklowy sposób żywienia, aż do ustąpienia objawów, no a następnie będzie konieczna uważna obserwacja organizmu. Mogą się to dobrze sprawdzić oczywiście też jako wsparcie, suplementy, które mają dodatkowe działanie przeciwzapalne i obniżające poziom histaminy w organizmie. No ze wszystkich przebadanych bioflawonoidów to wydaje się kwercytyna mieć najpotężniejsze działanie w tym kontekście. Jest ona znana ze swoich właściwości przeciwutleniających i przeciwalergicznych, co charakteryzuje się stymulacją układu odpornościowego, a także może ona hamować uwalnianie histaminy, która jest ważną tutaj cząsteczką w kontekście alergii. Kwercytyna może przyczyniać się również do spadku poziomu cytokin prozapalnych, co może skutkować obniżeniem stanu zapalnego w organizmie. Działanie kwercytyny można wzmocnić przez jednoczesne podawanie witaminy C, dlatego też warto w suplementacji przyjmować oba te składniki jednocześnie. Warto również odważyć kurkuminę jako potencjalna substancja działająca silnie nie przeciwzapalnie, przynajmniej tak e, mówią e, badania. Pamiętaj jednak, że suplementację dobieramy indywidualnie, no bo ważne jest tu, aby wziąć pod uwagę przyjmowane leki, współistniejące zaburzenia zdrowotne i tak dalej. No i suplement musi być dobrej jakości, ale to już wiesz jak jesteś moim stałym widzem. Jeśli obejrzałeś, obejrzałaś do tego momentu to zostaw komentarz o treści pierścień. No i koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.